50-lecie Wydziału to wyjątkowy dzień. Wydział zawsze był fundamentem rozwoju Śląska, południowej Polski w obszarze wprowadzania nowych technologii. Obecnie odgrywa bardzo dużą rolę w restrukturyzacji Śląska. Jest to wydział, który działa w obszarze najnowszych technologii, w związku z tym też widzialność efektów pracy naukowców, studentów czy naborów jest bardzo dobrze rozpoznawalna ze względu właśnie na to, że to głównie technologie związane z informatyką, sztuczną inteligencją, automatyką, elektroniką. Dumą było na tym wydziale studiować, dumą było poznać tych jeszcze jego założycieli i profesorów. I dzisiaj jest dla mnie ogromnym zaszczytem propagowanie w Europie etosu Politechniki Śląskiej, a szczególnie tego unikalnego Wydziału Automatyki i Informatyki. Jestem dumny z tego, że jestem absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Właściwie cała moja kariera naukowa była związana z tym wydziałem. Nigdy nie myślałem o zmianie wydziału, nie myślałem o zmianie uczelni. Był to zawsze bardzo ambitny wydział, który zawsze sobie wysoko stawiał cele, ale miał też zawsze możliwość pozyskiwania bardzo dobrych kandydatów na studia, bardzo ambitne osoby. Mam nadzieję, że będzie się dalej znakomicie rozwijał.